Siemanko, jest w Drizzy Video z kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie ludziska, otóż dzisiaj pokażę wam bardziej taką ciekawostkę, słuchajcie, niż prawdziwe granie, chociaż w sumie zagramy sobie przynajmniej 4 rundki na showdownie. Jestem pewien, że na pewno rozwalimy wszystkich, tak jak zresztą na każdym odcinku. Ponieważ słuchajcie ludziska, kupiłem sobie oto taki pad. To jest pad, słuchajcie, do telefonu. Więc dzisiaj zobaczymy sobie, czy lepiej gra się z padem na telefon, słuchajcie, w Brawl Stars, czy też lepiej gra się w Brawl Stars normalnie. Zobaczymy, zagramy sobie właśnie po 2 rundki, zobaczymy jak nam one pójdą i następnie dokonamy oceny. Ogólnie pad zamówiłem, słuchajcie, z AliExpress, ponieważ teraz mam dla was przygotowaną razem z AliExpress mega, mega fajną promocję. Gdy wpiszecie kod TRITSUS jako nowi użytkownicy, dostajecie 4 dolary zniżki. Ten pad kosztuje 5 dolarów albo 6, więc po zniżce tak naprawdę zapłacicie za niego 5 zł, słuchajcie. No więc szczerze mówiąc, to jest fajny gadżet za 5 zeta, no to słuchajcie, to jest naprawdę genialne. W zestawie dostajecie takie coś, że się zakłada, że jak gracie w strzelanki i w to naciskacie, to wtedy to jest taki przycisk na padzie do strzelania oraz takie coś, słuchajcie, gdzie możecie jeździć sobie po ekranie, aby się ruszać, ale już nie gadajmy więcej, tylko zacznijmy rundkę. Wy zostawiacie łapkę w górę za taki ciekawy filmik oraz subskrybujcie kanał, czyli sprawdźcie, żeby czerwony przycisk subskrypcji stał się szary. W takim razie, słuchajcie, jesteśmy sobie tutaj, jakiś Colt chce się z nami bić, co jest oczywiście zawsze bardzo złym pomysłem, słuchajcie, bo z Tritsusem po prostu się nie bije. To jest pierwsza zasada Brawl Stars, słuchajcie. Pierwsza zasada Brawl Stars: nigdy nie walcz z Tritsusem, bo jest lepszy. Chyba znacie tą zasadę, nie? Patrzcie, teraz ja się wyleczę. Okej, dostał. No, Colt, słuchaj, weź przestań się bawić ze mną, dlatego że ja tutaj nie zamierzam, słuchaj, z nubkami walczyć. No, cały czas chcę ze mną... O nie! To jest jedyne, co mnie może rozwalić, no właśnie, bo po tym... chyba ktoś tu wpadł w pułapkę własnego strzelania, chyba ktoś tu wpadł w pułapkę, niestety. No, ja go nie mogę trafić w ogóle. O! Ulta zdobył, nieźle, że zdobyłeś ulta, ale teraz już, słuchaj, Colt, niestety z nami nie możesz grać. W ogóle przypominam, że wszystkie odcinki, jakie nagrałem do tej pory, są tutaj w karcie w prawym górnym rogu, więc jeżeli jesteście ich ciekawi, to możecie sobie, słuchajcie, ludziska, Okej, jakiś kamper nas rozwalił i poszło mu to naprawdę, słuchajcie, ludziska, dosyć nieźle. Ja w to aż nie wierzę, ja nie mogę. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę, ale i tak byliśmy w czwarci tak naprawdę. No dobra, ludziska, pierwsza rundka to nie była nasza najlepsza rundka, przyznaję, ale myślę, że w drugiej rundzie pójdzie nam dużo, dużo lepiej, zresztą sami się przekonacie. Może teraz, słuchajcie, nikt na nas nie wyleci tak z krzaków i nas nie rozwali od razu, dlatego że to było naprawdę chamskie, ludzie, to było chamskie, serio. O, dziękuję za tego Power Cubesa. Dzięki, mordo. Ale ja z tobą nie chcę walczyć, dlatego że, no niestety, on nie jest zbyt łatwy do rozwalenia. Okej, tutaj jest kolejny Bo. No nie, co to jest za plaga? Co to jest za plaga Bo? A tutaj jeszcze Roza. Ojejku, jakie trudne są te rundy, naprawdę. Okej, bierzemy i uciekamy! To jest właśnie rola kruka. O nie, czemu Bo z nią w ogóle, czemu on w ogóle nie oddał w nią strzału żadnego? Co to ma być? Dobra. O-o. Robi się gorąco. Okej. O nie, dobra. Jesteśmy sami na środku, słuchajcie. Nie wiem do końca, co robić nawet. Przydałby nam się ulcik, zdecydowanie. Okej, tego tutaj troszkę poobijajmy, żeby nie był taki pewny siebie ten kolcior. Dobra, on wejdzie w... A, myślałem, że wejdzie w burzę. Dobra, on już się respi znowu. O nie, ta Roza. Jej na pewno nie rozwalimy, ludzie. Jej na pewno nie rozwalimy, dlatego że po prostu ona ma 2 miliony HP około. Naprawdę. To jest za dużo, to jest stanowczo za dużo. Niech na jedną postać, niech tą Rozę ktoś osłabi, słuchajcie. Okej, jej tu nie ma. A gdzie jest w takim razie? Okej. Czy Bull będzie chciał ją rozwalić? No nie, no. Bull, ja cię miałem za kozaka. O nie. Okej. Ej, to jest najtrudniejsza runda, ludzie, jaką grałem w życiu, szczerze mówiąc. O nie. Dobra, może Roza zostanie rozwalona. W nas nadzieja, ludzie. W nas nadzieje na rozwalenie jej, serio. Okej, wszyscy jej nie lubili, jak widać. O nie, a tutaj jest jeszcze Bull.
Dobra, słuchajcie. Okej, okay. Będziemy mieli ulta. Dobra, udało nam się, ludzie. Nie wierzę w to, przecież to był najtrudniejszy mecz w Brawl Stars w moim całym życiu, ale dobra. Teraz w takim razie, skoro zobaczyliśmy, jak się gra, to zakładamy sobie to oto ulepszenie do naszego telefonu, patrzcie. Tak to teraz wygląda. Ej, naprawdę to jest fajne. Gdy macie wasz telefon, to czujecie, jakbyście grali na konsoli. Mega, to jest spoczko. Dobra, w takim razie, ludziska, lecimy z tym i zobaczymy, jak nam się będzie grało realnie. Pierwszy raz, więc jestem przyzwyczajony, a do tamtego byłem przyzwyczajony, więc to jest główna różnica. Na pewno wyglądacie fajniej, gdy na tym gracie, słuchajcie. Ale czy gra się lepiej? Tego się przekonamy dopiero. Dobra, uwaga. Mamy pierwszego Power Cubesa. Lecimy po drugiego. Szkoda, że krukiem tak się wolno rozwala Power Cubesy w ogóle, ludziska. To mnie dosyć denerwuje. Okej, tutaj już burza się zaczyna. Dobra. Okej, o, pomogło nam. Pomogło nam, słuchajcie. Okej, i teraz w takim razie lecimy. Lecimy. O, tutaj Shelly. Shelly to, kurczę, jest postać, z którą ja się nie chcę nigdy mierzyć. Dlatego, że wiem po prostu... Wow! Okej. Spokojnie. Dobra. Udało nam się wyjść cało z tej sytuacji. O, dobra, Leon dostał od nas. Leon, ty nie masz ze mną szans, no. Daj spokój. O nie, ale strzeli, ja nie mam szans z kolei. Może ktoś inny ją rozwali. O nie, tutaj była ściana. Serio. Okej, dostała. No nie. Ona się przebije przez ten mur, mówię wam. O, drugi kruk ją bije. Patrzcie, pomiędzy dwóch kruków wlazła. To jej się na pewno nie podoba. Dawaj kruk. Pokażmy jej. O nie, ona gdzieś tutaj jest. Kurczę. Lipnie, ludzie. Ale mamy 4 Power Cubes, to nie jest najgorzej, tylko tutaj jest Spike, co ma 7 nawet. No, co to ma być? Co to ma być za runda? Okej. Co on chciał zrobić, to ja nawet nie. Ja nie mogę. Ojej. Ej, czemu? Czemu wszyscy na mnie? Czemu wszyscy na mnie? Ty tutaj jesteś? Dobra. O nie, mamy mało życia. Okej. Gdzie jest ta Shelly? Słuchajcie? Bo to jest bardzo trudne. O nie! Czemu ten Spike na mnie ciągle gra? Słuchajcie, no. Jakbym miał ulta, to może bym był jedno miejsce dalej. Ale tak naprawdę to było chyba niemożliwe wręcz do wygrania krukiem, słuchajcie. Dlatego, że oni mieli za dużo Power Cubesów, trochę byliśmy od nich gorsi niestety w tej rundzie. No dobra, ludziska, w takim razie zobaczmy sobie, słuchajcie, jak nam pójdzie w drugiej rundce. No niestety w pierwszej byliśmy tylko czwarci, ale myślę, że teraz, jak się skupimy, naprawdę będzie dużo, dużo lepiej. Dobra, mamy już 2 Power Cubesy, tutaj nie ma żadnych niestety. Okej, zobaczmy sobie, co się dzieje w takim razie na środeczku. Okej, tutaj, o nie, Bibi. Jak ja nie lubię walczyć z Bibi, słuchaj. Co są 2? Są 3? O co chodzi? O co chodzi, no? Ow, co za zacięty pojedynek. Wszyscy mają po 2 Power Cubesy w ogóle. Lol. Bardzo dziwne. Okej, tutaj jest... Okej. Nie do końca czaję, szczerze mówiąc, co się dzieje. Bez kitu. O co chodzi? Czemu wszyscy grają nagle Bibi? Okej. Ona mnie tylko, słuchajcie, lekko przesunęła, co mi w sumie pomogło, bo chciałem uciec. Dobra. Ona tutaj dostaje. Czy oni mają sojusz z tą drugą Bibi? No dawaj, rozwal ją. O nie, tylko raz ode mnie dostał. No dawaj, rozwalajcie się. Okej. Co się stało? Widzieliście to? To jest, ludzie, niesamowite. Niemożliwe wręcz. What? Ej, mamy 6 Power Cubesów. Nawet nieźle. Przydałby nam się jeszcze ult. Okej, czy tutaj ktoś siedzi? Nie. Gdzie ktoś siedzi, słuchajcie? Gdzie ktoś... O nie, gdybym teraz padł, słuchajcie, to by było w opór najgorsze. Tutaj nikogo nie ma, dobra. Okej, nigdzie się nie czuję bezpiecznie, szczerze mówiąc. Tutaj jest ból jeszcze jeden. O kurcze. 3 jest, jest jeszcze jeden kruk i jeden ból. I wszyscy się boją, słuchajcie, wyjść. Okej? Dostał. Czy ten kruk po niego pójdzie? O.
Okej, okay, uciekamy teraz chwilę. Gdzie on jest? Uwaga, skaczemy i ryzykujemy wszystko, ludzie! O nie! O nie, dobra, byliśmy drudzy, słuchajcie. No dobra, no to mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Na padzie poszło nam nieco gorzej, ale słuchajcie, to tylko i wyłącznie dlatego, że ludziska, no wiecie, graliśmy pierwszy raz w życiu na tym, a na pewno jest to fajny gadżet, słuchajcie, przede wszystkim, że za tak małą cenę, więc jeżeli chcecie, no to macie linka w opisie, więc możecie go sobie nabyć. Ja się z wami będę żegnał, widzimy się jak zwykle o godzinie 17 już jutro. Przypominam, żebyście wbijali na mój drugi kanał, gdzie nagrywam Minecrafta, czyli Jeszcze Minecraft, dlatego że naprawdę tam są mega, mega fajne odcinki. I słuchajcie, ja się z wami będę żegnał. To było na tyle, na razie.